Hej, hej! Zapraszam was wszystkich na najnowszy odcinek z serii Scooby-Doo Pierwsze Strachy. To jest nowe śledztwo. Następny poziom, także startujemy! O, gramy znowu Fredem i Wilmą. Dlaczego się nie chce, żebyśmy wspominali o nim łowcy wielorybów? Tak, to trochę dziwne. No właśnie, dlaczego nie chcę, żebyśmy o nim wspominali? Może się go boi, co? O, to one się, widzisz, widzicie, pływają. Dosyć. Ale udało nam się za pierwszym razem. Znaleźliśmy ludzi. Był wśród nich niezły przystojniak. Dobrze, co mówili o pustym mieście i morskich stworach? Najwyraźniej mamy tu niezłą zagadkę. Jest w niej nawet legendarny potwór morski. Kapitan Sinobrody kazał nam znaleźć starego łowcę wielorybów. On może coś wiedzieć o... Spróbujcie znaleźć łowcę wielorybów. Ja zacznę szukać wskazówek. Dobrze. Na razie, Velmo. Velma, bez odbioru. Ale wpadli do wody, widzieliście? No dobra, szukamy dalszych, następnych wskazówek naszego śledztwa. Dziwny ten potwór. Proszę o więcej! Jakiś morski potwór. Ale zobaczymy, na pewno rozwiążemy tą zagadkę. Kto tu terroryzuje to miasteczko? I dlaczego przede wszystkim, tak? Nie znamy na razie powodu. Dlaczego ten potwór atakuje tych marynarzy, tych ludzi. Po co są te kraby, tak? Wchodzą tutaj kraby, które porozrzucam nam przynętę na kraby. Dobra, możemy iść w prawo albo w lewo, jak myślicie. Sprawdźmy, co tutaj jest. Tutaj nic nie ma. Skubi chrupek. Dobra, idźmy jednak tą stronę. O tak. Proszę o więcej. Oj, przepraszam cię, dawne. Więcej dla nas. Dobra. Mamy tych skubich róbek trochę, co? Widzicie, szukamy łowcy wieloryb. No, szukamy go. On nam wyjaśni, co tutaj się dzieje. Dobra, tutaj nie można, idziemy tam. Hej, Dafne! Jest! Koło wyciągarki, facet z harpunem. To pewnie Willy, łowca wielorybów! Oho, chyba czeka nas walka. Ło! A to co za jeże jakieś, co? Jak myślicie? Ma jakiś... Aj! Groźne są strasznie. Jak się szybko poruszają. Mamy pierwszy klucz. Z pięciu. Mamy drugi klucz. Atak z powietrza. Do tyłu. O tak. Super, mamy trzeci. No, czwarty. Jak się nauczymy z nim walczyć, to nie są takie trudne. Uważaj. Haha. Super. Dobrze, zabraliśmy wszystkie klucze. Drzwi nam się otworzyły. Bierzmy sobie jeszcze te skubi chrupki. Dobra. I idziemy do Willego. Łowcy wielorybów.
O tak. Tędy. No, się okaże. Co nam powie? Przepraszam. Te, odejdź, krakenie! Co się tak podkradacie do starego łowcy wielorybów? Przepraszamy, nie chcieliśmy cię przestraszyć. Nie przestraszyłem się, mam stalowe nerwy. Chcemy zapytać o upiorny statek wycieczkowy i potwory morskie. Moim zdaniem to wina tego lekkomyślnego kapitana. Narwaniec 5 lat temu uderzył swoją łodzią w moją. Zatonęła tuż za wyjściem z zatoki, nigdy jej nie wydobyto. A co z upiornym statkiem? Najlepszy widok jest z latarni morskiej. Nie sposób jej przeoczyć. To jedyne miejsce, w którym pali się światło. Przeklęte dzieciaki! Przeklęty sinobrody! Zatopić mi okręt! Tak, pokażę mu po co! Velmo, jesteś tam jeszcze? Słyszysz mnie? Pojawił się tu. Słyszę! Tu Velmo! Odbiór! To znowu ja! Znaleźliśmy łowcę wielorybów! Wspaniale! Co wam powiedział? W sumie niewiele. Mówi, że z latarni morskiej jest najlepszy widok na zatokę. Stamtąd ustalimy, jak dostać się na statek. Dobry pomysł! Coś jeszcze? Nie, to wszystko. Ciągle mówił, że kapitan zatopił jego statek. Chyba mamy już kilku podejrzanych. Ta zagadka staje się coraz bardziej pogmatwana. Musimy znaleźć więcej wskazówek. No właśnie, strasznie podejrzany ten łowca wielorybów. Tutaj pogubił, zobaczcie, w pudełko wysypały się jakieś perły. No, skarża naszego kapitana o zatopienie jego statku. No, zobaczymy co dalej. Bieramy się na latarnię morską. Powiedziałam tylko nie w twarz! Tam. Proszę o więcej. Pamiętacie? Łowca wielorybów wspominał o krakenie. To taki morski potwór legendarny z wieloma mackami, który potrafi zatapiać całe duże statki. Uważaj, przepraszam. Cię Velma. Dobra, przekręcamy. Przekręci się armata. To dziwne. Strzelimy w kierunku drzwi, zobaczcie. Ujej! To się nazywa pukanie do drzwi, co? No pewnie. O, masz. Oho. Ale wielkie! Aj, jeju! No, dawaj, Fred. Velma to już poradziła. Przepraszam, Daphne. Czy ktoś jeszcze? Nie, otworzyło nam się przejście. Dobra. Dobra, zbierzmy sobie te skubi chrupki. Pójdziemy dalej, prawda? No, oj! Trafiłem Daphne.
górę. O, widzicie co jest na samej górze? Scooby medalion, super. Plus 500, ekstra. Warto było wskoczyć na samą górę. Dobra, idziemy teraz dalej. Są te jeże. O tak. Pomogę ci pewnie. Dziewczyn się nie bije. Dobra. Tu znowu musimy otworzyć drzwi armatą. O tak. A, Scooby chrupki. Dobra, przekręcamy. I pukamy. Wow. Super. Chodź dalej. Musimy dostać się do latarni morskiej. To się nazywa wejście, co? Dobra, idziemy do latarni. Nie mówcie, że będą nas strzelać z armat. No tego jeszcze nie było. Uważaj, Fred! Oj! No, nie mogę przeskoczyć. Co to jest? A, udało mi się dobrze. Ło! W ostatniej chwili! Naprawdę. Tędy, dobra. Oho, no i co my tu musimy zrobić? Zamknęli nam wejście, ale my sobie poradzimy. Trzeba ich na pewno wszystkich pokonać i sprawa się rozwiąże, tak? Chodź. Chodź, Daphne. Dobra, spadaj na dół. O. To tylko te kraby. Dobra, coś się stało? Tak, widzicie? Wysunęła nam się dźwignia. Uciągniemy za nią. Otworzą nam się drzwi. Tak, jakiś element mostu zwodzonego się wysunął. Dobrze, możemy iść dalej. Ha! Dobrze. Super, udało się. Wysunęła się kolejna dźwignia. Zbijmy na razie do skrzyneczki. Dobra, ciągniemy za dźwignię. No, super. Dobra. Gdzie dalej? Jeszcze dwie. Jeszcze jedna dźwignia nam została. Tutaj będzie most. Czyli musimy iść w tą stronę. Ojej! Dobrze, udało się. Chodź. A, tutaj zlecisz na sam dół. Mata, mamy cię. Super, otworzyła nam się trzecia. A, dobra. I nie podnoś się. Z tej strony. Okej, lecimy. Dobra, mamy przejście, ale sprawdzimy co jest na ostatniej wieży. Może trafi nam się Scooby medalion, jak myślicie? Wciskamy B. Nagroda. O, nagrodę zdobyliśmy, super. Jakiś trofeum. Dobra,
Idziemy do tej latarni. Aj! No musiało boleć, co? Czy co to jest wina mojego przycisku? Coś mi nie zawsze mi działa. Ale sobie poradzimy. Super, dobra, dotarliśmy. Sądzisz, że kapitan zatopił statek Williego? Nie wiem. Nie wierzę, że tak wygląda wnętrze... Aj! Wnętrze tej całej wieży latarni morskiej. Oj! Dlaczego spadliśmy? Patrzcie, tam jest skupi medalion, co? Spadniemy tędy? Udało się, super. Więcej dla nas! Pomału, pomału. Dobrze, udało nam się. O, znowu te rybne potwory. Dawaj. Dawaj, Fred, no co jest? O tak, z góry atak, wszystko załatwione. Oj, Dafne, czemu nurkujesz? O, tu musimy uważać. Jak to przejść? Macie pomysł? Chyba tędy, co? Jest, udało się. I do wody, tam gdzie twoje miejsce. Tak jest. Mhm. O, nie spadaj na dół. O, to krabiki nam krzywdy nie zrobią. O, widzicie, znak zakaz kąpieli. To brudna ta woda, jakaś ciemna. To chrupki. O, znowu marynarze. Ła! To się nazywał cios, co? Mam was, tak jest. O, zaczyna się! Aj! On trafił mnie i ja jego. Ha. Rozwalamy! No, dalej, o tak. A, mam cię. Rozwalamy. Pyszne chrupki. Dobra. Oj. Zobaczymy, coś tu jest, nie? Okej. I nie podnoś się. Aj, rzuciłem bombą, ale nie trafiłem. A, tamten sam spadł, widzieliście? Szedł do nas i się potknął i spadł do wody. Jak mi smutno. Dobra, Fred, ciągniemy. O, może wypłyniemy statkiem w morze, jak myślicie? Wchodzimy na statek? No dawaj. Nie, to tylko przejść. Ła! Dobrze. Patrzcie, jaka boja czerwona fajnie pływa, co? No, ostrzega przed mielizną. O, tam jest ten, co strzela krabami, widzicie? Na górze. Chodź. I mam cię. Super.
Velma sobie poradziłaś. Oj, Daphne. One mi się strasznie mylą. Zawsze mi się myliły. Nawet jak oglądałem bajki, to też miałem problem. Jakoś tak. Są w ogóle do siebie niepodobne, a jakoś nie potrafimy nigdy zapamiętać, jak która miała na imię. A, mam cię! Super. Dobra, idziemy na górę. Ale tu dużo przeciwników, co? Naprawdę, coś... I z góry na atak. Dobra. Aj, spadliśmy. Dobra. Teraz twoja kolej. Pograjmy trochę Daphne. Ona musi się wspiąć tu. Przekręcić dźwignię. Co się stanie? Dobra. Wchodzimy do jakiegoś hangaru. Mhm. Mamy do znalezienia 5 części wskazówki. Okej. No to szukamy. Jest pierwsza. Tu pewnie będzie druga. Ale jak to zniszczy? A, jest. A, jest. Jest druga. Jeszcze dwie. Chodź. Trzecia już za chwilkę się okaże. O! O, widzicie? Można było otworzyć. Dobra. Chodź, Fred. Co? Nie zadziałało? Działa. Chcesz jeszcze raz? Jest czwarta. Super. Jeszcze jedna i się okaże, jaką wskazówkę znajdziemy, co? Dobra. Mamy. Worek pereł. To worek bardzo cennych pereł. Znalazłeś go w magazynie, niedaleko Setha. No proszę. Widzieliśmy też perły, jak dźwiga ten w skrzyniach, ten łowca wielorybów. Czyli pokazuje nam już, kto jest tutaj głównym podejrzanym tego całego zamieszania. No ale czekamy do końca gry, może się coś zmieni. Oho. Instruktor nurkowania. Cześć, Seth. Witam ponownie. Ciągle się tu włóczycie? Nocą skalista zatoka jest niebezpieczna. Ty zdajesz się tym nie przejmować. Można powiedzieć, że nocą umiem odnaleźć się w tym mieście. Bez wątpienia. Pewnie widziałeś upiorny statek wycieczkowy. Za każdym razem, gdy się pojawiał. Ten przeklęty statek od wieków jest tajemnicą. Nawiedza wszystkie miasta na wybrzeżu. Aż mnie ciarki przeszły. Miejscowych przestraszył na pewno. Dzień boją się wielkiego potwora morskiego, który żyje w samym sercu upiornego statku wycieczkowego. Widziałem, jak kiedyś jednym szponem rozniósł łódź na pół. Jesteś bardzo odważny, skoro tu przychodzisz. Albo głupi. A, nie dam mu się przestraszyć. W każdym razie muszę spadać. Hej, wyglądasz na silnego. Pomożesz mi z tymi pudłami? Jasne. Dziękuję, koleżko. Do zobaczenia, morski kwiatuszku. Morski kwiatuszek? O! Stwór,
więc to nasz następny przystanek. Zauroczył tutaj ten przystojniacha, naszą bohaterkę. A więc to były jego perły. No, mamy już trzech podejrzanych. Jest nim kapitan, łowca wielorybów, no i tutaj ten morski, to on jest, kim on jest? On jest chyba instruktorem nurkowania, tak. O, oboje wpadliśmy do wody. Znowu ciężko trafić na te pudła. Dobra. Skubi, kudłaty, zgłoście się. Jesteście tam? Sinobrodego można podejrzewać tylko o bycie kucharzem okrętowym, a nie kapitanem. A, czyli kudłaty. Idziemy na upiorny statek wycieczkowy i potrzebujemy waszej pomocy. Znowu spotkaliśmy się z Setem Anglerem. Kiedy on jest w pobliżu, Daphne nie jest zbyt pomocna. Dobra, będziemy tam. Prawda, Skup? Skup! Ale nie muszę mówić, właśnie nie. Fred jest chyba trochę zazdrosny o Daphne. Dobra, Scooby z kudłatym jedzą kapitana. Teraz jesteś w tarapatach. No dawaj. Aj! Ale padli do wody. O, chodź. Dobra, idziemy na łódź. Pewnie będziemy płynąć na nawiedzony statek. Chodź. Aj, uderzyłem się w głowę. Myślałem, miałem nadzieję, że wypłyniemy w morze. A tu niestety nie. No czemu ja cały czas uderzam głową? A, czyli tutaj nie można przejść. To po co my to obniżaliśmy? A, jeszcze z tej strony, widzicie? Nie zauważyłem, że tu jest też dźwignia. Ale najpierw... Aj, musimy pokonać te potwory. Super. Dobra. Dawaj, Fred. Ciągnij za dźwignię. Ekstra. No i teraz spróbujemy. Czy wypłyniemy w morze, czy nie? O. Wpadliśmy do wody, no. Tak, wypływamy w morze, super. A i ukończyliśmy drugi poziom. Elegancko. Jak to się wygląda? 4633 skubi chrupki, super wynik. Naprawdę. Cóż dalej, na pewno udało nam się zdobyć nagrodę. Ile zebraliśmy skubi medalionów? 4 na 6, no nie jest źle. Znaliśmy wskazówkę, worek pereł i trofeum. Ktoś tu chyba kradnie perły, nie? Ale zobaczymy, co będzie w następnej części naszego śledztwa. Dziękuję. Grał dla was Dino. Do zobaczenia. Pa, pa.